Kochani, warto się dzisiaj zastanowić. Jakie życie prowadzę? Bo człowiek nie zna dnia i godziny. A i tak będziemy musieli stanąć przed Bogiem. Mam takie słowo, przekonanie w sercu, żeby Jezus chce, żeby to powiedzieć. Że bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Że mówię to wam, przyjaciołom moim. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle na wieki. Tego się bójcie. I pamiętajmy, że nie wiadomo, czy jutro się obudzimy. Jakie jest nasze życie teraz, w danej chwili? Bo zanim przyjdę, Jezus mówi, nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę najpierw jako król miłosierdzia. Później, kochani, nie będziemy mogli się już niczym wykupić. Dlatego jest warto się dzisiaj zastanowić, jak grzeszne życie prowadzę. Może w jakichś związkach cudzołożnych żyję. Może żyję w jakichś masturbacjach, pornografiach, złodziejstwie, chciwie. To warto się zastanowić. Warto sobie zdać sprawę. To nie są żarty, kochani. Nie są żarty. Jezus pragnie nam pomagać. A demon próbuje nas odciągnąć od zbawienia. Jezus cię kocha. Jezus mnie kocha. Każdego kocha człowieka. I pragnie go zbawić. Daje środki potrzebne do tego. Sakrament spowiedzi. Jest teraz Wielki Post. Warto stanąć w prawdzie, nie w kłamstwie, tylko w prawdzie. Spojrzeć w swoje serce, w swoje życie, jakie ono jest. Bo jutro możesz już wyzionąć ducha. I z czym staniesz przed Chrystusem, jakbyś miał teraz, umrzeć? On daje nam czas, żeby jeszcze odpokutować grzechy. Zacząć się nawracać, żyć Eucharystią na co dzień, Słowem Bożym. On daje nam środki, kochani. To nie są żarty, ja mówię, nie są żarty. On jest miłosierny, bardzo miłosierny, przebaczający i czeka w sakramencie pokuty i pojednania, żeby wylać na ciebie swoje miłosierdzie, żeby cię umocnić w tej drodze do nieba, żeby ci pomóc w pokutowaniu za grzechy. Nie tylko swoje, ale i rodziny, najbliższych. Żebyś się modliła nieustannie. Módlcie się nieustannie. Albowiem przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, żeby kogoś pożreć. Nie są żarty, kochani. Życie wieczne istnieje, tylko gdzie? Czytajcie Apokalipsę, czytajcie Słowo Boże. Proście Ducha Świętego, żeby wam pomagał zrozumieć. Nie trwóżcie się, gdy usłyszycie o pogłoskach wojennych. Będzie głód, zaraza, trzęsienie ziemi. To dopiero początek boleści. Będą was wydawać. Brat brata wyda na śmierć. Oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, mówi Jezus. Dlatego przylgnij całym sercem do jego nauki i stań w prawdzie dzisiaj. Jakie jest życie twoje? Czy żyjesz w łasce uświęcającej, czy w grzechach? Musisz sobie szczerze odpowiedzieć na to pytanie, bo jutro możesz nie dożyć. I z czym staniesz przed Chrystusem, przed Bogiem?
Musimy zdać sprawę, kochani, z naszych czynów, jakie one były. Dlatego Jezus najpierw przychodzi jako Król Miłosierdzia ratować nas. Daje nam sakramenty. Mamy wielką, ogromną pomoc od Niego. Zastanówmy się dzisiaj, czy chcemy iść do nieba, do raju. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Dlatego nie biegajcie za jakimiś sukcesami w życiu, tylko zastanówcie się, czy macie czyste sumienie. Czy miłujecie, czy kochacie Chrystusa, czy kochacie drugiego człowieka. Czy widzicie w nim, w drugim człowieku Chrystusa, w ubogim? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Amen.